Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym magu na W50 i będziemy sobie świętować weekend epicki, dlatego że jest ten weekend epicki, nagrałem to w piątek, nie wiem czy wam to wrzucę od razu w piątek, czy może dopiero w sobotę, bo już jest dosyć późno jak ja to nagrywam, prawie 20, więc może na nos się nie opłaca tego odcinka wrzucać, jeszcze zobaczymy. W każdym razie jest weekend epicki i dobrze by go było jakoś fajnie rozporządzić, żeby na tym W50 wbić jak najwyższy level. Jak widzicie, pniemy się w górę. Non stop tym magiem się pniemy w górę, dzień w dzień wbijamy naprawdę fajne ilości poziomów, biorąc pod uwagę ostatni odcinek, czyli chyba w poniedziałek. Jak widzicie, dużo tych lochów mam dla was zapisanych, ale chyba nie będę wam tego wszystkiego pokazywał, bo dzisiaj na odcinku sobie też te lożki jakieś poklikamy. Najważniejsze to tak, no wiadomo, weekend epicki, więc dobrze było tutaj itemki powymieniać co niektóre, zdecydowanie na przykład te z gabinetu magii wymagają wymiany, ale na przykład broń wydaje mi się, że możemy nawet poszukać zwykłej, bo nawet ze zwykłą bronią jesteśmy w stanie dużo tutaj ruszyć w tych lochach. Zamykamy sobie cyrk, zamykamy piekło, taki jest plan i myślę, że będziemy mieć nawet ponad 200 poziom, raczej na 100% będziemy mieć ponad 200 jak piekło zamkniemy, więc taki jest na dzisiaj plan, zobaczymy jak to wyjdzie. Co tu się ciekawego podziało? Mogę wam na szybko przelecieć, i tak mam jeszcze 8 minut warty, zresztą nie mam jeszcze lustra jak widzicie, więc niestety nie będę mógł atakować lochów i jednocześnie być na warcie. Lustra nie mam dlatego, że dużo kawałków olewałem na poczet lepszej misji expowej, no bo wiecie, no jednak bardziej myślę się opłaca, żeby teraz na tym etapie brać jak najwięcej expa, aniżeli to lustro, bo ono i tak prędzej czy później nam wpadnie. Jeszcze zanim w ogóle przejdziemy do tego wszystkiego, to pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, teraz to robicie, zjeżdżacie na dół, fani Berserka, fani Paladyna pokazują. Pokazali naprawdę dużo, więc fani maga, niech też się odezwą, niech zostawią te kciuki w górę, jeżeli wam się spodoba. No i oczywiście subskrypcja z dzwoneczkiem i wbijajcie na Discorda dla widzów. Tyle z ogłoszeń parafialnych, co mamy ciekawego? Aura dwójeczka i 50 many, tak to wygląda. Kibelek mieliśmy chyba w trzeci dzień, nam wyleciał ten kibel, albo dopiero w czwarty, kurde, nie pamiętam, mogłem zapisać sobie w opisie. W każdym razie, no to można łatwo policzyć, bo codziennie wrzucałem epiki, ale mniejsza z tym. Jakoś tam, jak tylko szybko mogłem, to od razu go miałem, czyli w ten dzień, w którym wbiłem setny level, to mi od razu poleciał zawki. Może już nawet miałem go na tym odcinku poniedziałkowym, nie pamiętam, nieważne. Pupilki. Pupilki w tym momencie wyglądają w taki sposób. Tutaj mrok 13, 17 światło, 13 ziemia, 17 czompik, czyli ogień i tutaj woda na poziomie 16, więc nie jest źle, możemy tak naprawdę ten mrok złapać, ale złapiemy go dzisiaj jak będę robił awkę, no bo to jest nocą, także te pupilki wyglądają tak. No i co tutaj się podziało? Mamy już w ogóle podziemia, to też może być dla was no dość ciekawe, biorąc pod uwagę, że ostatnio ich po prostu nie mieliśmy jeszcze w poniedziałek, natomiast mieliśmy już je we wtorek. Tutaj nawet mam misję dla was dla potwierdzenia, 13 lipiec, jak widzicie, zadanie. No i możemy sobie otworzyć, że wtedy nam poleciało koło fortuny 2.0. Bo jak wiemy, jak nam mamy już podziemia, to pierwsza misja daje nam właśnie to kółko 2.0 tutaj, jak sami widzicie, które nam daje między innymi owocki i takie inne pierdoły. Więc już to był bodajże wtorek, bodajże już we wtorek mieliśmy podziemia, czyli 5 dni po starcie serwera. No powiem wam, że bardzo się opłacało walczyć o tą topkę od samego startu tutaj w twierdzy. W tym momencie jesteśmy w top 30, ja tutaj byłem w top 15, troszeczkę spadłem, bo już teraz mniej tych ataków robiłem. W każdym razie i tak jesteśmy wysoko i tak trafiamy nawet tych najlepszych, co za tym idzie, no bardzo potężne ilości surowcy nam potrafią sypnąć. Tu mamy jednego żołnierza, o, na przykład Arizona daje nam 6300 drewna i 2000 kamienia, a są tacy bardzo często, którzy nam dają nawet i po 12000 drewna i tam po 5000 kamienia, więc no tak jak mówię, opłacało się w tej topce wysoko być, bo tych surek nam praktycznie nie brakuje. Twierdza nam leci 11, salkę już mamy 10, więc no tak jak mówię, bardzo, bardzo było to worth. Natomiast podziemia, no od wtorku serce 8, 7 traktor, jakiś tam tener 7, no i generalnie tutaj powolutku się to rozwija. Za tydzień będzie event z duszami, więc wtedy myślę, że lepiej z tymi podziemiami tak naprawdę pociśniemy. Dobra, to by było na tyle. Aha, arenkę mamy, arenkę odblokowaliśmy, to chyba wiecie wszyscy już. Tu może w sumie dociągnąć, damy radę do 250, a ręka się powolutku rozwija, żaden kubiec nie był przeze mnie zmisowany, wszystkich odbierałem, dzisiaj miałem budzik na 4:25, żeby po tego kupca wstać, żeby go regularnie co 20 godzin kupować, no i dzisiaj mamy o 2:20 kupca, więc jakby, no też będę musiał poczekać sobie po prostu do tej 2:20 i wtedy sobie tego kupca kupić, no ale jak widzicie, siedzisko w pełni ulepszone, tutaj parking tak samo, no i przyspieszenie na pułapkę i na koktajle, nic innego nie kupowałem.
żadnych klepster ani nic, no bo wiadomo, że najważniejsze są w tym momencie ulepszenia, więc tak to po prostu wygląda, 267 runek, także git, wiadomo, jak ktoś komuś się trafił same klepszy drill i kupił 7 dniom, to będzie miał tych run więcej, no ale tak jak mówię, tutaj byleby jak najszybciej te ulepszenia wszystkie mieć. Gildia w tym momencie wygląda tak. Bardzo fajnie nam idzie, jesteśmy w tym momencie chyba, nie wiem, top 3 albo top 4 gildią serwera, co jak na taki serwer i praktycznie full polską, z małymi wyjątkami, chyba Polakiem nie jest tak naprawdę tylko Fifko i Gilmag, oni są z Czech, ale do mnie napisali już przed startem, czy będę robił gildię, bo chcieliby ze mną wystartować, więc w sumie czemu nie, zwłaszcza, że po polsku widziałem, że coś tam na czacie nawet potrafią napisać, także to też ciekawe, ale chyba tylko oni, cała reszta to tutaj są Polacy. Była jeszcze jedna polska gildia, która była, no, troszeczkę słabsza od nas, ale no dorównywała nam, można by powiedzieć, tam dosłownie, nie wiem, 20 rycerzy mniej i może z 5 poziomów levela średniego, mniej gildyjnego, ale niestety tam lider z oficerem postanowili, że jednak olewają tą gildię, jednak sobie pójdą do gildii zagranicznej, niemieckiej czy tam międzynarodowej, nie wiem, w każdym razie no olali tą gildię, wzięli ze sobą może z 5 osób, a całe 40 zostawili na lodzie, także panowie, tak się nie robi niestety. Jak już się robi gildię, to się ją robi, a nie olewa. Chociaż no teraz jest początek serwera, nie? Więc jakby wydaje mi się, że i tak te osoby, które tam zostały, część przyszła do nas, to jakby od razu powiem, ale też dużo osób sobie po prostu gildię znalazło, no bo na początku serwera no to raczej to nie jest to problem, nie, żeby taką gildię sobie znaleźć, ale okej, tamta gildia i tak powstała tak naprawdę tylko po to, żeby być lepsza od nas, nie mieli jakiegoś większego celu w tym, że zrobili tą gildię, więc no w sumie szybko poszło, że tak powiem, i tyle, gildia wygląda tak, tutaj możecie sobie prześledzić, jestem też bardzo zadowolony, bo fajnie to wszystkim idzie, i chyba tyle z takiego wstępu i lecimy z tym weekendem epickim. Na początek nie mam za dużo golda w ogóle, troszkę tam od zostawiłem zawki i tak dalej, ale nie mam niestety golda za dużo. Ponieważ co mogę powiedzieć, zapomniałem totalnie, z jednego dnia chyba sobie zostawiłem, czyli z wczoraj, ale nie zostawiłem to jakoś dużo, mam nadzieję, że mimo wszystko nam to wystarczy na epiki. No i tak, na początek, no tu raczej będę celował w trzy cechy, przynajmniej w gabinecie magii. Na początek sobie na pewno wymienimy gabinet magii, ile ja mam potek, potki by w sumie też można było kupować, jak już nam jakieś polecą, żeby mieć ich chociaż na troszeczkę dłużej. Tu na HP weźmiemy, na HP to mamy, powiedzmy, że na 2 tygodnie niech będzie i sobie tu niestety łańcuszek i tą inteligencję przede wszystkim, łańcuszka nie chcemy, no bo to jest na 5 cech, lecimy dalej i tą inteligencję sobie również chciałbym na przynajmniej 2 tygodnie przedłużyć, skoro już i tak rolujemy, więc tutaj chwileczkę zwolnię, można powiedzieć, no a później już będziemy lecieć dalej. Klejnociki też już mam wszystkie wymienione z 10 kopalni, już nawet niektóre są słabsze, bo zobaczcie, dzisiaj mi na przykład poleciał klejnot 260 wytrzymałość, który jest klejnotem małym, nie, więc duży by nam dał jeszcze więcej, no a tutaj mam na przykład średnie klejnoty po 230, więc no już te klejnoty są mocne, bo wbiliśmy dużo leveli. Oj, nie tu chciałem, ale tu od razu poleciała nam jakaś broń, ale dobra. Broń ma w miarę świeżą, bo tak jak mówię, te lochy jeszcze wczoraj można powiedzieć, że dociskałem delikatnie. O, tu na przykład bardzo dużo nam daje, no ale my szukamy na 3 cechy koniecznie. Dobra, tutaj jest zręczność i mamy inteligencję, okej. No i to HP, dobra, na razie nie będziemy kupować, już teraz rolujemy i po prostu szukamy, żeby jak najszybciej się przebrać. Może ten odcinek był troszeczkę dłuższy, kto sobie lubi pooglądać jakieś tam przebieranki i później lochy, to fajnie. Kto nie i na przykład nie lubi przebieranek, to sobie może skipnąć do dalszej części filmu, gdzie będą lochy. Więc no, jakby dla wszystkich coś tam się znajdzie, można by powiedzieć. Dobra, no przeszkadzają nam tutaj klepsydry niestety, bo co chwilę nas blokują, żeby dalej rolować. No i zobaczcie, że teraz nam poleciało, nie wiem, chyba, o dobra, mamy coś na 3 cechy i tu na wszystkie, to od razu podmienimy sobie, o kurde, ile ja golda mi w ogóle poszło na te potki, to też w sumie głupio zrobiłem, poczekajcie, ja tu mam 260, okej, podmienimy, chociaż tu do broni, ale dobra, to już dwie statystyki, nie będę się aż tak tam powiedzmy przejmował, tylko wiecie co, ja sobie to już wrzucę do toalety, żeby mieć od razu z głowy, zanim rozmontuję, bo tak to by była strata, a tak to jest wszystko git. Dobra, czyli nam jeszcze został trinket, którego tak naprawdę najbardziej potrzebujemy i go mamy, więc super, i by kamyk możemy sobie podmienić ten na razie zostawimy tutaj z boku, no i został nam jeszcze wisiorek, chociaż ten wisiorek, no da nam dużo, należałoby go zmienić, no i później lecimy sobie do zbrojowni i mamy wisiorek, kurde, zobaczcie jak nas gierka rozpieszcza dzisiaj, 237, robimy sobie odzysk klejnotu, cyk i dobra, gabinet magii mamy wymieniony i teraz właśnie to co chciałem o kurde, ja chciałem powiedzieć, że my sobie tutaj weźmiemy
porolujemy za jedną bronią, w sensie takim, żeby nawet za taką zwykłą, która nam i tak da obrażenia, a tutaj nam taka perełka się trafiła. No górny rozrzut nie jest jakiś wybitny, chociaż też nie jest zły, ale zobaczcie, plus 45, no to ją oczywiście bierzemy, chociaż nam i tak chyba golda nie starszy, dokładnie, 4 golda nam brakuje, dobra, to czekajcie. Jakieś tornado powinniśmy w miarę szybko ubić, zwłaszcza, że tutaj wymieniliśmy itemki, dokładnie, no i sobie lecimy, to możemy oddać do kociołka, mamy jakieś buciki na maga, ale to, no, sprzedajemy na razie te rzeczy tak czy siak. I dobra, czyli tak, poczekajcie, jakie tu mamy itemki? Po 217 pasek by na pewno wypadało zmienić, klatę i czapkę. Czapkę mamy tragiczną, ale wiecie co, jak nam się trafiła w tym momencie taka broń, to my chyba chcemy sobie zrobić coś takiego, że tak, teraz lecimy do lochów. Mam nadzieję, że w miarę szybko to wszystko zamykamy, żeby wbić parę leveli i później sobie będziemy szukać itemków ze zbrojowni i przy okazji ewentualnie jeszcze lepszej broni, bo wiemy jak to wszystko działa na magu. Na magu to działa tak, że wbijesz dosłownie, o i mamy czapkę, zobaczcie jak nam oddało, czapka, czyli najsłabsza rzecz z naszego eku, a tutaj nam poleciała plus 105, dobra, super, wszystko tu mi się nagrywa, wszystko, żeby nie stracić fajnego odcinka, i dobra, i od razu mamy czapeczkę, więc od razu ją wymieniamy, także git, czyli ewentualnie pasek by nam został do wymiany, nie? No te buty, no i tak lata, no ale to też tam te 15 statystyk, chociaż no na tym etapie to wszystko zrobi robotę. Dobra, i lecimy dalej, mamy teraz duszę, dusza to jest mag, powinna szybko polecieć i od razu chyba poleciał następny. Dwóch z rzędu pokonaliśmy, mamy jakąś brońkę, zobaczcie, broń już nam daje tu plus 23, znowu kolejna. Tu mamy itemek na zręczność, w sensie kamyczek na zręczność, tylko że ja go, nie, to po prostu zrobimy tak, natomiast tu mam rzeczy dla maga, tylko że maguś to jest cały ubrany, więc na razie musimy to zostawić w ten sposób, no i dobra, dobra. Na razie olejemy i lecimy dalej. Dwóch z rzędu nam pokonało w tym piekle. Także to też ciekawe, tu coś na arenie. Bardzo dużo dzisiaj też widziałem, że nowych itemków nam tutaj poleciało. O, kto tutaj mnie atakował? Proszę bardzo, co to za kolega się nam tutaj trafił. No ale dobra, lecimy dalej. Więc tak jak mówię, jeżeli chodzi o itemki na serwerze, to bardzo dużo ich poleciało, dlatego że ten weekend epicki, no i wiadomo, ludzie podropili, więc również będziemy musieli przedawką jeszcze sobie troszeczkę tutaj, no nadrobić, nie? Nadrobić te itemki w tym klaserze. No ale okej, tutaj na razie się nie interesujemy, tylko lecimy dalej, bo zobaczcie, to jest to, o czym mówiłem, że dosłownie, no, tu kolejny bardzo fajny pierścionek, dosłownie kilka grzybków i nam to wszystko będzie padać. Teraz mamy męczy duszę. Męczy dusza to jest zwiadowca i my chyba tego zwiadowcę jeszcze ruszymy, chyba przed następnym wojownikiem byśmy musieli zmienić ewentualnie broń plus tam jakiś ekwipunek, jeżeli by nam faktycznie to było potrzebne, no ale chyba tą męczę duszę będziemy w stanie zrobić, chociaż nie będę tu jakoś nie wiadomo ile klikał, jak się nie uda to się nie uda, tylko też nie mamy golda za bardzo, więc będziemy musieli również z tornadkiem trochę poszaleć, ale dobra, powiedzmy, że jeszcze 40 grzybków, nie? Powiedzmy, że 40 grzybków do 4050. Jeżeli nam się uda, to super. Jeżeli nam się nie uda, no to trudno, będziemy lecieć dalej. 700 tysięcy HP tam było. Jeszcze 20 grzybów, no szczerze mówiąc myślałem, że jeszcze poleci, biorąc pod uwagę, że to jest zwiadowca, więc no na magów zwiadowcy nie są tam jakimiś super, super kontrami w tych lochach, powiedzmy, no ale mimo wszystko dobra, 4050 nie udało się, czyli może najpierw teraz tak, tutaj sobie nafarmimy trochę golda, chociaż tu trzeba będzie co chwilę wychodzić i sprzedawać, ale trudno, tu sobie nafarmimy golda trochę, może jeszcze wejdziemy do, wbijemy jakiś level czy coś takiego, no i będziemy sobie próbować dalej szukać tam itemków, tylko właśnie nie wiem, czy tak szybko nam to poszło i sprawnie, że zaledwie wydaliśmy 400 grzybów i naprawdę duży progres poczyniliśmy, że chyba i tak będę szukał broni epickiej. Albo po prostu powymieniam to, co muszę powymieniać w zbrojowni i ewentualnie będziemy już rolować po jednym grzybku na spokojnie, żeby nawet jakąś zwykłą, jak nam się trafi jakaś fajna, to ją wtedy pocisnąć. Tylko, że no zobaczcie, to tornado wcale jakoś łatwo nie pada, mimo, że powinno, bo no jednak troszeczkę itemków wymieniliśmy. Dobra, padł kolejny, tutaj sobie dajemy cyk. No i lecimy dalej, to jest kolejny wojownik, więc on też jakoś szybko nie padnie, niestety, szaman łudu, dobra, pokonany, no i teraz maguta chyba też sobie pociśniemy, to jest maguś, dokładnie, to wszystko sprzedaję, no bo wiadomo, to jeszcze nie są jakieś tam super wielkie ilości golda, które by było warto zostawić do wiedźmy, plus nie mamy miejsca za wiele, więc chyba sami rozumiecie, o co chodzi, dobra, siny, myślałem, że silny, ale siny sęp, zwiadowca, kolejny, dobra, pokonany, no i mamy level, czyli to, co chciałem, zawsze to jakaś lepsza broń nam się trafi, no i teraz mamy wojownika, którego chyba nie ruszymy, więc dobra, szukamy. Szukamy po raz kolejny nowych itemków w tej zbrojowni, już mi się mylą, chciałem powiedzieć w tym gabinecie magii. Mamy fajne
fajną czapeczkę, tylko że niestety czapkę mam w miarę świeżą, więc chyba nie ma sensu jej kupać. Jeszcze jedna sprawa, której nie zaznaczyłem na początku. Nie przebieramy w tym momencie pachołków, dlatego że zaraz tu będziemy ruszać strefę mroku. Nawet nie wiem, czy już nie możemy ruszyć dokładnie i ta strefa mroku nam po prostu tych naszych pachołków ubierze, więc no chyba z tym nie... Rozumiecie, nie? Nie ma to sensu totalnie. Tu w ogóle jeszcze jakieś itemki to ewentualnie posprzedaję. Tu też możemy sobie wrzucić, poczekajcie, jakie mam na sobie kamyki. 2-4-2, tu mam 2-6-0, prawie 2-4-4. Dobra, to te dwa kamyki to w sumie możemy dać Magusiowi. Niech on sobie je ma, bo na pewno mu się przydadzą. A na zręczność Kunegundzie i Kunegunda ma jakieś laczki, to też je wrzucimy w te laczki. Niech będzie. W tym momencie tak, no i zobaczcie, i to padło, mamy znowu coś dla maga. A, to znowu jest pasek. Okej, no to rozmontowujemy. Mam je dzisiaj też event Kowala, więc jest 15 slotów u Kowala do rozmontowania, więc to również nas jakby pasuje nam po prostu. Mamy coś na siłkę dla Barbara, także no, tak jak mówię, oni się tutaj prędzej czy później sami ubiorą. Na plus 200 poziomie może znowu sobie zmienię chociaż broń i polecimy sobie zwierzą i tak dalej, więc no to już będzie na pewno wyglądać spoko. Dobra, tutaj ten szkielet widzę, że jakaś blokada, więc na razie się wstrzymujemy, troszeczkę miejsca nam się zwolniło, no i lecimy dalej. Co nas tu interesuje najbardziej? Najbardziej nas interesuje klata. Dobra, no wezmę to. Nie powinienem w teorii, z tym, że to jest też do kibelka, z tym, że to mi było potrzebne do... Chyba mi zaliczyło do klasera, nie? To jest tak, że nie muszę ubierać, tylko po prostu kupię i mi zaliczy, ale dobra, na wszelki wypadek ubiorę, niech będzie. No bo nam rygał, Graal nam pokazywał, że on nam jest potrzebny, to już lepiej kupić i mieć niż... Dobra, jest klata, zajebiście. Lepiej kupić i mieć, aniżeli potem szukać po serwerze gdzieś tego... O, no i kolejna broń. Kolejna broń, w prawie 50 średnich, znowu na wszystkie staty, ale oczywiście weźmiemy ją jak najbardziej. Robimy sobie cyk, robimy cyk. No i chyba idziemy klikać dalej po prostu. Nic nam innego nie zostało niż klikanie dalej. Tutaj ten męczy dusza. Górny rozrzut znowu nie najlepszy, mógłby być lepszy, no ale 50 średnich jest po prostu dobry, nie? Nie jest jakiś tam wybitny, ani też nie jest słaby, więc po prostu no... Wydaje mi się, że jak najbardziej dobrą decyzję, że to wzięliśmy. No i ten paseczek prędzej czy później będę musiał w końcu zmienić, no bo sami wiecie, że on tam jest jakiś byle jaki na wszystkie cechy i tak dalej. Ale zobaczcie, jak ta męczy dusza nam stawia opór, no kurczę. Nowa broń, tutaj nowe itemki, dobra, siadło i mamy nową broń, uwaga, uwaga. No nie, no nie, no możemy dać Magusiowi, chociaż Maguś ma tutaj klejnot, ale to jest klejnot z dziesiątki kopalni, dobra, to i tak nie ma sensu. 440 średnich to wymieniamy oczywiście, z tym, że no słabiutki rozrzut, jakby był lepszy, to oczywiście byśmy wymienili, no ale rozrzut słabiutki, więc lecimy dalej. No i dobra, mamy teraz maga. Ten mag chyba też nam powinien paść. No mag na maga ma dość łatwo, raczej to nie jest jakiś tam bardzo duży blok, chociaż no to widzimy, że nie pada tak jak poprzedni po dosłownie dwóch grzybkach, tylko nam troszeczkę oporu stawia. No ale dobra, kolejny mag pokonany i jest git. Mamy jakiś wiszarek do sprzedania, ja to w ogóle wszystko zapisuję, ale chyba wam tego nie będę pokazywał, no bo naprawdę długo by nam zeszło. Tu mamy strefy mroku, dobra, czyli wszystko co powinno być zapisane, to zapisane zostało. I okej, teraz mamy biczownika. Biczownik to jest wojownik i zobaczmy, czy my z tym wojownikiem jesteśmy w stanie sobie poradzić, czy może jednak coś tam by było do ruszenia, nie? No, klatę wymieniliśmy, czapkę mamy świeżą, czyli co? No, buty, rękawice i ten pasek, co najważniejsze, powinien być wymieniony przez nas, no ale zobaczymy. Póki co, powiedzmy, że znowu, tak, jeszcze 40 grzybków, do 3650, jeżeli on padnie, to super, jeżeli nie, no to będziemy dalej coś tam kombinować i zobaczymy, jak to nam pójdzie w tym momencie. No ale szczerze myślałem, że się będziemy lepiej przebijać, biorąc pod uwagę, że mamy nowe bronie, aktualną broń praktycznie non stop i tak dalej, to myślałem, że się będziemy, dobra, już przesadziłem, myślałem, że się będziemy szybciej przebijać, a tutaj niestety zobaczcie. No ale dobra, w takim razie szukamy tutaj dalej, tak jak mówiłem. Ok, są rękawice, 32 staty, no to już jest dużo, to już jednak należy wymienić. Teraz jeszcze buciki i pasek i będziemy w domu, ewentualnie jakaś broń na 3 staty, to też by było super. No pasek nam poleciał na wszystkie cechy, ale dobra, weźmiemy i tak go za dosłownie moment wymienimy. I dobra, i teraz może porolujemy, może się jakieś buty trafią, chociaż to by było zbyt piękne, żeby trzy itemki, których akurat potrzebujemy, nam się trafiły tak o, z bomby. No ale porolujemy troszeczkę, zobaczymy, może coś tam siądzie. A jak jeszcze z brońmi stoimy, czy te bronie nam dają już dużo, plus 32 znowu nam dają, tu na przykład plus 10, no to zależy, jaki tam się rozrzuca.
meczu trafi, no ale i tak już te bronie dają nam bardzo, bardzo dużo, więc no tak to wygląda na tym magu, nie? Że broń to musisz dosłownie co 5 leveli wymieniać. O, i są kapcie, dobra, super, mamy te kapciuszki, robimy odzysk klejnotu, cyk. Dobra, wiedźma tutaj oczywiście jeszcze nie ma żadnego czaru, to jakby chyba nie muszę tego tłumaczyć. No i okej, jesteśmy, można powiedzieć, prawie full przebrani, prawie mamy wszystko nówki, więc teraz ten biczownik no powinien w miarę szybko nam paść, przynajmniej mam taką nadzieję. Nie wiem, kto tam jest kolejny, wiem, że tutaj na pewno pod koniec to trochę tych wojowników jest, więc na pewno na nich będziemy musieli bronię zmieniać, no ale ten biczownik, biorąc pod uwagę, że tą broń mamy, no dobrze jeszcze by było z dwóch pokonać, nie? Dwóch by nam dało tam, nie wiem, z 5 leveli czy coś takiego, no i wtedy byśmy mogli myśleć o zmianie broni i ewentualnie klikaniu tego biczownika dalej, chociaż kurde, no tutaj on nie chce paść, nie? Stawia nam duży, duży opór, a to piekło powinno pójść z marszu, zwłaszcza jak mamy weekend epicki, to piekło powinno pójść naprawdę tak o pyk pyk i powinniśmy zamknąć no wszystkie 10 pokoi, nie? Wszystkie 10 pięter w tym lochu. Później już jest 13 piętro, no to wiadomo, że z tym 13 piętrem już się pojawiają jakieś problemy. 108 tysięcy tam mu zostało, no dosłownie delikatnie mocniejszy hitek i by było. Już jest w ogóle po 20, czyli kurde, nie wiem, może wam wrzucę ten odcinek, zobaczymy jak to, ile to tam wyjdzie i tak dalej, na którą by ewentualnie się wrzucił, no ale dobra, no nie wierzę, że my z tym biszownikiem tak długo się tutaj musimy męczyć. No słabo, nie? Słabo. Tak jak do epików mamy w miarę szczęście i w miarę szybko je wymieniamy, tak tutaj no z tymi lochami jednak klikamy i klikamy, jakoś kliknąć tych lochów niestety nie możemy. Wiadomo, że to nie jest jakiś tam zwiadowca, zabójca czy druid z tym biszownikiem, już by dawno wygrał na takich itemkach. My tu jednak jesteśmy magiem i potrzebujemy mimo wszystko odrobiny szczęścia, żeby to jakoś poszło. No ale dobra, zobaczmy, 193 poziom już mamy, także do tego 200 się zbliżamy bardzo szybkimi kroczkami. Powiem wam, że powoli się zastanawiam, czy nie szukać jakiejś broni nowej, no ale broń to my no, dopiero jednego przeciwnika pokonaliśmy z tą bronią. To raczej nie powinno wyglądać w taki sposób, żeby już była potrzebna do wymiany. Jakbym sobie klikał samemu, to bym sprawdził na niego procenty w kalkulatorze, ale no myślę, że tutaj nie ma totalnie co sprawdzać, bo tak jak mówię, no to powinno pójść szybko. Dobra, jeszcze 70... O, dobra, padło, nieważne. Już miałem mówić, że do 3100 i coś będziemy kombinować, ale padło, więc jest jak najbardziej git. Od 200 poziomu bodajże można klucz do Esterosów wydropić, czyli tam by były chyba z 2 levele za darmo, jak nie lepiej, bo pierwszych dwóch nam padnie od razu. No ale dobra, na razie to olewamy i lecimy dalej. Teraz mamy zwiadowcę. Ten zwiadowca chyba powinien paść w miarę szybko, przynajmniej taką mam nadzieję, chociaż na ostatnim się troszkę zblokowaliśmy, ale tutaj ten 71 tysięcy, no właśnie, tam była próba dość bliska. Jeżeli się nie uda, no to będziemy, powiedzmy, do ilu? Do 3000 grzybów, 130 prób mu dajemy. Jeżeli się nie uda, to lecimy i szukamy broni następnej, może być nawet na jedną statę, nawet jakaś zwykła, byleby nam po prostu podbiła obrażenia. Milion, no co chwilę tu jakieś bliskie próby, no to jest zwiadowca, no kurczę, tutaj jakieś buły na niego i powinno być bez problemu, no ale zobaczymy czy się uda, jeżeli nie, to dalej będziemy coś kombinować. 300 tysięcy znowu, no już wydaliśmy 1400 grzybów i wbiliśmy, miałem chyba 177 level, czyli 21 leveli w tym momencie wbiliśmy za jakieś, nie wiem, no powiedzmy 1500 grzybów, 1400 w zaokrągleniu, także okej, jest super. 198 poziom, no i teraz mamy wojownika, no i na niego to już koniecznie musimy zmienić broń. Ja to w ogóle zapisuję, nie wiem czy jest sens, jak już mówiłem, czy będziemy to oglądać, ale mniejsza z tym, okej. Tylko teraz tak, tego szkieleta wojownika, czy nam się uda pokonać, byłoby na pewno miło, ale nie wiem, czy się uda, czy nie. No to już kolejny poziom możemy odblokować, kluczyk do kolejnego lochu, więc jakby to by było git. Natomiast no tutaj z tym szkieletem wojownikiem, no ja wiem, że zdaję sobie sprawę, że ci nasi pachołkowie są tragicznie ubrani. Dobra, wiecie co, jak on za darmo nie pada, to nie ma co. Polecimy sobie tutaj w tornado, może jeszcze dobijemy jakiś level, może coś zrobimy, żeby wiadomo, jeszcze lepsza ta brońka nam wypadła. No i będziemy szukać kolejnej broni, nie? Chyba nawet jakiejś zwykłej, bo tak jak mówię, no itemki to już mam w miarę tutaj świeże, okej, już mamy, jesteśmy zapełnieni. Plus 54, zobaczcie. A nie, dobra, już myślałem, że ona nam daje samą inteligencję, a tu jeszcze na siłę, no ale ta broń by była idealna. Patrzcie jaki górny rozrzut, właśnie takiego górnego rozrzuciku będziemy szukać, ale okej, na razie tutaj jeszcze poklikamy troszeczkę to tornadko, zobaczymy jak tutaj nam pójdzie z tymi przeciwnikami, no i fajnie by było ten 199 level na pewno wbić, byłoby miło przed szukaniem broni, tak jak mówię, okej, kolejny pokonany, no i teraz mamy maga i dobra, mamy 199 level, to sprzedajemy i lecimy dalej.
Czyli tak, czyli teraz broń, nie? Broń i ewentualnie nawet na jedną statę. To nam może trochę zejść, zobaczymy. Tu na zręczność, tu na siłę. Tutaj nam na zręczność niestety poleciała. Inteligencja, wytrzymałość plus 54, no ale ten rozrzut nie jest wybitny, no i na dwie staty, więc chyba nie chcemy. Ewentualnie jak nam jeszcze jakieś itemki epickie polecą, tak jak w tym wypadku buty, tylko że one były na trzy cechy, to również sobie będziemy je kupować, wiadomo, i podmieniać, ale teraz się skupimy tylko i wyłącznie na broni. No tutaj zręczność, poleciał nam pasek, dobra, pasek na trzy cechy, to czego potrzebowaliśmy, tak naprawdę przypadkiem, ale grunt, że jest. I teraz jakaś broń na HP, no to nie chcemy, chociaż bardzo duże średnie tam były, ale HP nas bardzo nie bawią. Dobra, lecimy dalej, wytrzymałość, szczęście, chociaż ja nie wiem, czy piekła nie trzeba zamknąć, żeby ten Esteros na pewno dropnąć, ale dobra, to ewentualnie jak już będziemy na tym etapie, to sobie po prostu sprawdzę na szybko. Inteligencja, siła, no to również nas nie bawi. Wytrzymałość, inteligencja plus 46, bardzo fajny rozrzut, nie idealny, ale bardzo ładny. Chyba to bierzemy, chyba to bierzemy. Tu sobie odzyskujemy klejnot, liczą się obrażenia, no i co? Itemki mamy w miarę dobre, chociaż no tu już by się znowu wypadało wymienić te trzy z gabinetu magii chociażby. I w sumie może poszukamy, bo ten gabinet magii to nie jest tam jakoś, chociaż to nam daje plus 9. Ten gabinet magii to w miarę szybko idzie, dokładnie, o, i od razu mamy itemek do klasera, więc dwie pieczenie na jednym ogniu, można by rzec. I dobra, lecimy dalej, czyli jeszcze pierścionek i wisiorek, i lecimy do tego lochu. No tak jak mówię, tutaj tak stopniowo się przebierać, powolutku, powolutku, no i myślę, że jakoś to tam będzie wyglądać ten nasz maguś, no i w miarę to myślę zrobimy mądrze, nie? Przynajmniej taki jest cel, żeby w miarę mądrze to zrobić. No jak widzicie, już minął tydzień serwera, a ja w dalszym ciągu, tak samo jak powiedziałem na początku, w dalszym ciągu tak samo się staram, żeby na tym serwerze jak najlepiej zagrać, żeby to wszystko ogarniać. Tak jak mówię, no nawet budziki są ustawiane do kupca, śpię nieraz po 3-4 godziny na dobę, żeby tam te ataki na ręce robić. O, kolejny pierścień do naszego klaserka, więc to też super. No i dobra, i czy my chcemy szukać jeszcze tego wisiora? Ile on nam tu daje? 217? No nie, no kurde, to jest 30 statystyk, to jest sporo, tylko teraz weź traf tutaj wisiorek na 3 cechy. Więc tak jak mówię, no jest starane, jakoś nam tu tutaj powolutku idzie, ok, jest wisiorek. No tak jak mówiłem, gabinet magii to jest akurat rzecz, którą bardzo szybko udaje się przebierać. No i dobra, i lecimy dalej. I teraz mamy tego wojownika, no i zobaczmy, dobra, pokonany, elita. Nawet nam się nie pojawiło. 201 poziom, zobaczcie widzowie, mamy to 200 poziom na magu w tydzień od startu serwera. Mamy dzisiaj piątek, czyli równy tydzień temu wystartował serwer, a my już byliśmy 200 poziom. No chyba to jest pierwsza postać, na której ja tak mocniej zacząłem i grubiej od samego początku. Zazwyczaj tam jakoś nie brałem udział w tej, można powiedzieć, gonitwie szczurów, ale no jednak tutaj W50 sprawiło, że no troszeczkę mi się zachciało, tak można powiedzieć, raszować i lecieć na równi z innymi. Jeszcze wam w ogóle pokażę topkę, bo tego też wam w sumie nie pokazałem na początku, zapomniałem. Pokazałem tam chyba topkę twierdzy, a natomiast topki graczy nie, więc to zaraz wam pokażę. No ale dobra, teraz mamy adwokata diabła, to jest wojownik, i potem mamy ostatniego chyba Belzebosa, jeżeli się nie mylę, to również jest wojownik, więc no teraz mamy dwóch wojów na sam koniec, co nie jest dla nas jakieś bardzo przyjemne, jako dla maga. 560 tysięcy, no tamten padło dziwo szybko, od razu jak zmieniliśmy tą broń, to zaraz nam się położył. No ale teraz dobra, ten adwokat diabła, czy on by był do zrobienia, czy jednak może znowu jakieś przebieranko delikatne? Męczymy się z tym piekłem, szczerze, myślałem, że jakoś to szybciej pójdzie, no a tutaj jednak z tym piekłem jest no spora męczarnia niestety. No ale okej, zobaczymy jak nam tutaj to wszystko wyjdzie jeszcze z tym lochem. No na pewno cel jest taki, żeby go zamknąć. A co porobimy dalej, to może ja po prostu skończę odcinek, jak go zamkniemy, i ewentualnie coś sobie jeszcze samemu poklikam. No to jeszcze wszystko wyjdzie w praniu, tak szczerze. No ale dobra, no tam 3 miliony HP, no co chwilę jakieś te próby bliskie. Może jednak broń na 300 ty by była lepsza. Może ewentualnie, ile ja mam gemów na HP? Raz, dwa, trzy, 5 mam gemów na HP. To wydaje mi się, że nawet za dużo, ale z drugiej strony mam broń na inteligencję tylko, więc no w teorii rozstrzał powinien być git, biorąc pod uwagę jak to tutaj wygląda, ale faktycznie jeżeli byśmy sobie znaleźli broń na 3 staty albo na wszystkie, to może faktycznie lepiej by było sobie wrzucić jeszcze z jeden gemik na inteligencję, ale weź teraz taki znajdź, chociaż ja tu chyba gdzieś mam, nie, tu mam na HP, dobra, to bym musiał Magusiowi zabrać, żeby tam nie skipować, chociaż teraz w sumie skipy nam się przydadzą w kopalni, dlatego że też ten klucz do Esterosu nam może wylecieć, ale dobra, to zaraz, 15 grzybów na niego jeszcze, jeżeli padnie to spoko, jeżeli nie to nie, i szukamy
szukamy sobie znowu kolejnej broni. No tak to niestety wygląda. Dobra, cyk, no i zobaczmy, ile nam teraz dają bronie, plus 4. No bronie to nam za dużo nie dają, z tego co widzę niestety, więc broń mamy w miarę aktualną. Tu nam, o, tu nam na przykład daje plus 31, tu nam daje plus 36, okej, okay, no to dobra, trochę nam dają jednak, chociaż to tak wszystko zależy od tego, jaki się trafi tutaj rozstrzał. Tu mamy broń na HP, tu mamy też na HP niestety, tu mamy znowu na HP. No i okej, okay, trochę poszukamy, zręczność, wytrzymałość, tu mamy zręczność, ale rozrzut też tragiczny, inteligencja, HP, ale rozrzut tragiczny, plus 4 i rozrzut znowu słaby. Okej, okay, mamy rękawice, do klasera nam się przydadzą, więc możemy kupić, zaliczyło nam się, zaliczyło, dobra, ale na wszelki wypadek założyłem, plus 18, tu jak widzimy, zręczność, szczęście, no nie chcę tak głupio klikać, nie? Nie chcę głupio klikać, biorąc pod uwagę, że mamy dostępny weekend epicki i dosłownie w mgnieniu oka możemy tutaj coś zmienić, no ale sami spójrzcie, że tu na wytrzymałość, sami spójrzcie, że jednak mimo wszystko tu nie chcę tak padać łatwo, więc może lepiej faktycznie poklikać niż tak. No, w sensie, może lepiej faktycznie poszukać itemku jakiegoś lepszego, aniżeli tutaj na pałę szukać, no ale my broń mamy świeżą, to bym musiał chyba szukać epickiej, no a to może nie być wcale takie proste. Dobra, 150 grzybów powiedzmy, do 2200, jeżeli on padnie to super, jeżeli nie, no to będziemy wtedy się martwić i może wtedy bardziej tam poskipuje tą zbrojownię, zobaczymy, może dzięki temu jakaś nam broń wypadnie ewentualnie, jest fajny, tylko to właśnie, no z tymi brońmi to jest tak, że przeważnie nam się teraz epickie trafiały z fajnym rozrzutem i tak dalej i z fajnymi średnimi, no ale nie dość, że się ciężko trafić epicką, to może jeszcze się trafić totalnie shitowa, nie, czyli totalnie do pupy, także no to też jest ryzykowne, można by powiedzieć, ale kurczę, no że my mamy aktualną broń, aktualne itemy i takie są opory w tym piekle, to ja bym się tego nie spodziewał, no jesteśmy magiem, nie? Więc to jakby unikami nie oszukamy, jakimiś tam innymi pierdołami nie oszukamy, nie zrobimy też 15 ataków z rzędu jak berserk, ale dobra, mamy to. 204 poziom, zobaczmy jak tu z Cinu, bo my z Cinem lecimy tak, o, Cinu ma w ogóle dwa itemki do klasera, będę musiał mu to ukraść, natomiast jeżeli chodzi o Cina, to z nim jest tak, że praktycznie codziennie kończymy na tym samym levelu dzień, nie? Więc jakby my tutaj można powiedzieć, że jesteśmy takimi magowymi braćmi. Okej, okay, no i dobra, i teraz to już na pewno szukam broni. Tu od razu możemy podmienić na szybko. Widzę, że Cinu ma gabinet magii słabszy od nas, więc on go wymieniał dawniej, powiedzmy, na niższym poziomie po prostu. Natomiast broń i tutaj ewentualnie itemki ze zbrojowni ma na wyższym poziomie aniżeli my. Więc no chyba teraz po prostu na tej zbrojowni się skupimy. Przy okazji może jakąś broń wymienimy, a jeżeli nie, no to na pewno te itemki zwykłe, no i dalej będziemy coś działać. No tego Belzebosa jeszcze byśmy kliknęli, plus 39, to bardzo dużo i od razu dostaliśmy chyba itemek do klaserka, o ile się nie mylę. No i dobra, mamy rękawice, plus 17, no to wymienimy już, żeby były też, można powiedzieć, w miarę świeże, na 200 plus poziomie. Laczki 234, no to też by wypadało wymienić. O, i mamy laczki, plus 14, no to niedużo, ale już niech będą również. No to jest, ten ostatni to jest wojownik, więc jednak mimo wszystko tu laczki, ale nas nie interesują, więc mimo wszystko chcemy się skupić, żeby tu jak najbardziej się wzmocnić przed nim i wtedy zobaczymy, jak nam z nim pójdzie. I mamy broń, plus 36, no rozrzut nie jest za dobry, bo tylko 1130, ale chyba ją weźmiemy, nie wiecie? Tylko, że nie mamy golda. Dobra, to czekajcie, co my tu możemy zrobić jeszcze? Możemy na przykład poklikać tornado delikatnie. No, chociaż to tornado, zobaczcie, no też to wcale tak nie idzie gładko, kurczę. Myślałem, że to jakoś lepiej będzie szło tak szczerze. No, ale wbiliśmy już dzisiaj, niedługo będę 30 leveli, więc to też trzeba brać pod uwagę, trzeba. Dobra, teraz tak, to klikamy tak, tu sobie odzyskujemy klejnot. I dobra, pasek to w sumie mamy świeży i to dość mocno, bo zobaczcie, tu ewentualnie różnica jest powiedzmy 10 stad maksymalnie, czyli chyba lecimy na tego Belzebosa. No Cinu ma o wiele lepszy rozrzut, więc to mnie boli, no nie tak o wiele lepszy. O, teraz ma minus 5 średnie, ale znowu zobaczcie, 1130, natomiast on ma tutaj 1256, więc no ten rozrzut ma zdecydowanie mocniejszy. Zobaczmy, jak tutaj z tym szkieletem wojownikiem. Okej, okay, padł i od razu nam poleciała jakaś broń dla wojownika, od razu ją bierzemy, tą rozmontowujemy. Lecimy dalej, to poleciało szybko, możemy dać komuś, kto wcale nie ma, dokładnie. No i teraz mięsny golemik też myślę, że padnie jakoś w miarę szybko, a zobaczmy w ogóle jak wieża, bo może tą wieżę by, no dokładnie, wieża nam padnie, my tutaj tą wieżą się poubieramy, chociaż tu już nie ma znowu miejsca. Kunegunda, cyk, buciki, plus 39, dobra, no zamienimy, niech będzie, dopiero co wrzuciłem gemik, tak myślałem, że to może być głupie, żeby tej kunegundzie dawać tak szybko gemik, ale niech będzie, tu możemy sprzedać, no i od razu sobie
nafarmimy golda i przy okazji ubierzemy te pachołki. Dobra, to oczywiście sprzedajemy. No i tamta strefa mroku, ten pierwszy loszek nam padnie już dosłownie za darmo. Kunegunda, ale tu mamy z dziurą i to możemy od razu rozmontować. Też jest jak najbardziej dobry układ. Już ponad pół godziny ma odcineczek, ale chyba mimo wszystko spodoba wam się taki odcinek dłuższy, więc mam nadzieję, że będzie git. Dobra, tutaj kolejny padł. Tutaj jakieś problemy widzę, ale znowu padł i mamy oczywiście naszyjniczek, czyli to, co nam było w sumie potrzebne. Jakaś klata dla wojownika. Tu wojownik w ogóle prawie wcale nie jest ubrany. Wiecie co? Możemy w sumie już to zrobić? Czy jeszcze? No kurde, tyle itemów im daliśmy, a tu jeszcze. Dobra, no to lecimy dalej do wieży. Zobaczmy, jakaś nowa broń na tutaj wojownika. Plus 44. Dobra, no to bierzemy. Nie wiem, co się stało, że nagle takie duże średnie wylosowało, ale niech będzie. Lecimy dalej, pokonany. Mamy jakąś czapeczkę dla Kunegundy. No to wiadomo, teraz będzie im... Teraz już będziemy musieli te gemy. To będzie też na pewno bardzo ważne, żeby te gemy... O, tu no zobaczcie, tylko że zabudowany i kolejny zabudowany, no akurat niefortunnie. Te gemiki, teraz się musimy skupić, żeby im podać te gemy, no i żeby to dalej szło. Co to w ogóle za awatar? A, to jest Zajpierle. To jest youtuber bodajże francuski, o ile się nie mylę. Ale bardzo ma ładny awatar. Dobra, tu kolejna klata, dlatego to bierzemy, to od razu mu rozmontujemy. No bardzo fajnie, że nam się złożyła ta wieża właśnie z tym eventem kowala, bo dzięki temu nie marnujemy sobie praktycznie wcale surowcy, tylko od razu wszystko z bomby rozmontowywujemy. No i dobra, i teraz mamy kota, który chyba powinien paść, dokładnie, mamy pierścionek na zręczność, zobaczmy, plus 3, czyli dużo nie daje, ale dobra, niech będzie, zamienimy. I ten nie ma dziury, więc no sami wiecie, o co chodzi. Dobra, no i, a nie, myślałem, miałem mówić, że tu już będzie ciężej, ale jednak nie, rękawice dlatego. No i zobaczmy, czy teraz pójdzie to z bomby, czy znowu będziemy jeszcze musieli się z tym pomęczyć. No jak to jest, że on miał takie same próby przed tym, jak założyliśmy im, nie wiem, chyba z 20 itemów, a teraz ma takie same. No to jest dla mnie niepojęte, ale dobra, lecimy tutaj dalej. Mamy paseczek dla wojownika, to jest jak najbardziej w cenie i okej, lecimy, cyk, szybko pada ta wieża, myślałem, że to będzie cięższe. Tu jak najbardziej to możemy sobie rozmontować, bo to dało dużo, chociaż no nie, wszyscy mają ten wisiorek, to dobra, to jest jak najbardziej w porządku. Kot w onucach, 232 poziom, zobaczmy, jak tu z nim wygląda. Mamy jakąś klatę dla Kunegundy na 3 staty, więc bierzemy. Niedługo nam się tu rozmontowania skończą, 6 nam zostało tylko, ale okej, mniejsza z tym. No i teraz zobaczmy, czy tą dorodkę jesteśmy w stanie kliknąć. No chyba nie bardzo, chociaż no wiadomo, tutaj różnie może być, ale nie, już tu widzę, że stawia opór, to jeszcze do niej sobie wrócimy później. Mięsnego golema zobaczmy, jak to tu z nim wygląda, czy jesteśmy już w końcu go w stanie ubić, czy nie. 430, no jak to jest, to jest wojownik, no tu on powinien bardzo szybko paść, rozumiem, jakby jakiś mag stawiał opór, chociaż no na maga znowu jesteśmy my. Dobra, udało się, trochę go tu musiałem poklikać, ale niech będzie. Mamy znowu jakiś na wszystkie cechy wisiorek, no tu nam się nie przyda, tutaj również, więc ok, rozmontowanko lesi, tu są w ogóle wszystkie itemki do kibla ewentualnie, więc na razie niech one sobie będą. No i na koniec mamy księcia ciemności, czyli zwiadowcem, który liczę, że też w miarę szybko nam pójdzie, w miarę szybko padnie i dzięki temu będziemy mogli już ten pierwszy lok w strefie mroku zamknąć. No i wiadomo, kluczyk sobie zrobić do kolejnej strefy mroku, tylko że no ten książę ciemności tu znowu również jakiś tam opór stawia. No nie wiem, czy to jest warp, żeby na niego tyle grzybów wywalać, ale dobra, zamknięty, udało się. Już miałem iść do Belzebosa, ale udało się. No i teraz mamy jakiś znowu, można powiedzieć, dość słabiutki itemek. Także dobra, niech będzie tak. Tu możemy sobie wrzucić troszeczkę jeszcze w siłę, powiedzmy do 650. Dużo golda nam nafarmiło się z wieży, wiadomo, o co chodzi, więc sobie wrzucimy tego goldzika właśnie tutaj w statystyki, żeby trochę podbić tą siłę. Wiadomo, że troszkę tam te bloki zawsze dadzą na tego Belzebosa. Nawet 655 niech będzie. Tu możemy chwilę przytrzymać, żeby to w miarę równo poszło ze sobą, czyli robimy cyk, cyk, cyk. Okej, teraz nam tutaj poleci, myślę, mam taką nadzieję. Nawet przesadziłem, dobra, to wiecie co, do 700 już polecimy. Już powoli te boczki będziemy sobie odpuszczać niebawem, ale oczywiście to jeszcze nie jest ten etap. Tutaj też sobie polecimy do 700, żeby to było w miarę na równi. Możemy ewentualnie troszeczkę jeszcze szczęścia władować. Nie wiem, ile tam mamy obecnie. No, 705 i tutaj damy 705, niech będzie. No i teraz sobie lecimy do szczęścia. No, 40% mamy, więc to jest dużo, ale powiedzmy, że też tego golda troszkę tu władamy.
ładujemy, bo wiadomo, krytyki na naszym magu są bardzo, ale to bardzo nam potrzebne. Okej, tu zużyjemy myślę tak do 6 milionów. Ile to będzie wtedy? 800, no powiedzmy do 850 niech będzie. I dalej zobaczymy, jak tu u mnie wyglądają te statystyki, jeżeli chodzi o HP, jeżeli chodzi o inteligencję. Dobra, to tak, na inteligencję sobie wrzucimy do 1300 tam chyba było. Tu już musimy pamiętać, że tego golda troszeczkę na to idzie. Dobra, 1100 było, sorki, to 1200 i tu powiedzmy do 1150 w tą podstawę. No i zostawimy golda, wiadomo, jakbyśmy jeszcze szukali ewentualnie jakiegoś itemu albo coś takiego. Okej, 3 miliony zostawiamy i lecimy dalej. Mamy Belzebosa. Czy ten Belzebos uda nam się go pokonać? Tak jak mówię, no rozrzut naszej broni nie jest idealny. Jest to broń na 3 cechy, dlatego też ją wziąłem, bo nam dawała i tam 35 średnich i tam dawała nam, no ten rozrzut wiadomo, nie jest idealny, ale też nie jest zły. No ale wiadomo, że też na tego wojownika, no tutaj na pewno kluczowe byłyby krytyki z dużego rozrzutu, a tutaj no tego rozrzutu mamy na przykład od takiego Cina 100 mniej. Cinu oczywiście Belzebosa już pokonał, więc jakby on to już ma z głowy, no ale tak jak mówię, no ten rozrzucik miał o wiele większy aniżeli nasz, więc no zobaczymy, jak nam to pójdzie. To jest póki co nasz cel numer jeden, można by powiedzieć, żeby tego Belzebosa ubić. No i jeżeli tego Belzebosa ubijemy, to chyba będziemy kończyć odcinek. Skończymy na poziomie gdzieś, wydaje mi się, 207 plus minus. Tak więc może ja tu jeszcze coś poklikam, może sobie podropię kluczyk do Esterosu i w tym Esterosie pierwszych dwóch zamknę, może jeszcze ewentualnie jakieś tornado. Dobra, mamy to i 207,5, super, ubity, bardzo, bardzo jestem usatysfakcjonowany tym, co się wydarzyło. Belzebosik, cyk, cyk, mamy jakąś klatę, ale to jest na 3 cechy, w sensie no na 3 cechy, ale daje nam bardzo mało, natomiast ta nam daje dużo. Okej, mamy teraz jedno miejsce, no i dobra, i mamy 207 poziom, czyli teraz lecimy z tornadem, zobaczymy ile tego tornada jesteśmy w stanie wbić, tylko tu mamy jedno miejsce, więc nie poszalejemy, no ale no pewnie trochę się uda, biorąc pod uwagę, no Cinu tutaj bardzo dużo wbił tych leveli, w sensie no on ma, chcemy się zrównać na pewno z nim, bo mniej więcej lecimy podobnie, jeżeli chodzi o to wszystko, natomiast o, to musimy do wiedźmy dać koniecznie, natomiast poczekajcie, ile on tutaj ma, 212, czyli nam brakuje 4, powiedzmy, że na pewno mu poleciał klucz do Esterosu, więc tam są dwa levele u niego i gdzie my byśmy mogli jeszcze tych dwóch leveli szukać, to jest dla mnie ciekawe, ale tutaj no to tornadko w miarę łatwo idzie, no zobaczcie, tutaj praktycznie po jednym grzybie to wszystko pada, więc no to jest na pewno spoko. Jak on się nazywa? Obłys, wiesz, dobra, kolejny pokonany. Okej, wbijamy, myślę, jeżeli nam się uda, 209 level i będziemy ten odcineczek kończyć. No bardzo to jest uzależniające, powiem wam szczerze, takie jak spienie na tym etapie, no to już nie jest etap tam powiedzmy 400+, gdzie wymienimy EQ i wbijemy powiedzmy 2-3 levele góra. To jest etap, gdzie jak sami widzicie, wbiliśmy w tym momencie 31 leveli na jednym odcinku i to wiadomo, nie od 1 do 30, tylko no jednak od tego 177 do 200 w tym momencie 8, no kurde, tam z karabara nam znowu nie chce padać, no tutaj znowu było dobrze broń wymienić, no ale broń już mamy słabszą niż Cinu, no tak jak mówię, Cinu dzisiaj postanowił pierwszy klikać, zazwyczaj to ja pierwszy klikałem i on się wzorował na mnie, dzisiaj ja niestety byłem cały dzień poza domem, więc musiałem dopiero na wieczór wrócić i poklikać, tak więc no wygląda na to, że dzisiaj Cinu nam powiedzmy rozpostarł, nie, jakoś to się mówiło, nie mam teraz słowa, po prostu ścieżkę nam pokazał do tego, tak jak mówię, 200 w jego wypadku 12 poziomu, no a my chyba będziemy musieli ją po prostu naśladować, no i jakoś to pocisnąć. Dobra, teraz mamy zwiadowcę, czyli on powinien chyba szybko paść, chociaż no my już jesteśmy tak daleko na tym tornadzie jak na nasz poziom, że tu nawet zwiadowcy są dla nas dużym wyzwaniem, ale okej, można powiedzieć, że to pękło i teraz w sumie mamy znowu dużo golda, znowu sobie możemy władować tutaj w statystyki, 209, no ja bym bardzo chciał, wiecie co, ja bym bardzo chciał dogonić tutaj tego Cina, bardzo, bardzo mi na tym zależy, żeby to zrobić, jeszcze mamy dzisiaj całą awkę i tak dalej, więc to o tym musimy pamiętać, Cinu już jest prawdopodobnie po awce, ale mimo wszystko, no poczekajcie, jak tutaj w ogóle statystyki, o wow, on tutaj ma o wiele mocniejsze, czemu, aha, dobra, kurde, jakie on ma statystyki, skąd on ma tyle golda? Zobaczcie, on tutaj ma inteligencji 7200, gdzie itemki mu dają mniej więcej tyle co my. No na pewno gemiki mamy jakieś wymienione. On tu itemy widzę, że ulepszył po razy dwa, co niektóre. No ulepszać itemów chyba na razie mi się nie chce. Nie widzi mi się za bardzo, no, ale mimo wszystko ile on tutaj ma statystyk? On ma od nas więcej HP i inteligencji. Nie mam pojęcia skąd on to wziął. No w sensie, no mamy jeszcze 6 milionów golda z wieży, nie? W sumie wieża, wieża to też jest, myślę, że dobra odpowiedź na to, ale dobra, my wierzę jeszcze poklikamy później.
Bo tak myślę, wiecie co? A, to na pewno zrobimy. Zawsze to portalek do przodu, więc to myślę, że warto. Tu się jeszcze przeloguję, żeby na pewno wszystko zadziałało, jeżeli chodzi o właśnie premię od portalu, bo wiadomo, jak ta gierka działa. No i teraz, kogo my tu mamy? Teraz mamy zwiadowcę, więc on chyba też nam padnie szybko. W ogóle mogłem ten portal zrobić szybciej, nie? To też mój błąd, ale niestety, no jest jak jest, to na pewno by nam tam pomogło w lożkach. No i teraz mamy kogo? Teraz mamy maga. Dobra, czy ja nie chcę nam za bardzo na tego maga tutaj za dużo wydawać? To okej, to wiecie co, ja się tu przeloguję, no i dobra, i zobaczmy. To jest Esteros? Tak, nie, to są nordycy bogowie, no nie, teraz mi będą leciały klucze do tych wszystkich lochów. A nie, do Esterosu poleciał od razu, dobra, S. 210 poziom, siła, zręczność, a tu musimy kopanie od razu wziąć. Poczekajcie, tu nam coś dadzą, no to jak najbardziej weźmiemy, to również weźmiemy, o, warki tutaj bardzo ładnie. No i to też powiedzmy, że w miarę git, żeby tutaj nam się nie marnowali. Dobra, czyli co? Czyli mamy jakiś wisiorek, który będziemy musieli oddać na pewno komuś. Możemy na przykład, no Magusiowi, bo to jest miejsce na klej, no to od razu sobie rozmontujemy, bo i tak nie ma miejsca. I lecimy dalej. Aha, i tego kolejnego również powinienem pokonać, dokładnie. I mamy 211 poziom, prawie 212. Dobra, no to się bardzo tutaj do Cina zbliżyliśmy. On ma 212,5, ale w dalszym ciągu mnie zastanawia, skąd on tyle tych statystyk nabrał. Dobra, może jeszcze wieżyczkę sobie byśmy pocisnęli, tak szczerze, żeby nam tutaj, no tak myślę, że ponad 20 dobrze by było dzisiaj zrobić. Tutaj jakieś rękawice dla zwiadowcy, ale nie ma sensu, zwłaszcza że mamy te rozmontowania jeszcze, nie? Więc jakby to na pewno jest git. Tutaj mamy jakiś pierścionek, ale bez miejsca, a nie, w sumie możemy dać temu, a ten zwykły sobie sprzedamy. No i czy my kolejnego jesteśmy w stanie... Dobra, wiecie co, tą wieżę to nie jest jakieś tam bardzo ciekawe, to ja tą wieżę to sobie może później poklikam. No mamy tego golda dużo, jeszcze myślę, że Cinu jest troszeczkę dalej w tornadzie, muszę go zapytać po odcinku, to jest no na pewno bardzo istotne, no ale zobaczcie, no tutaj te statystyki wpadają, też Cinu od pierwszego dnia tak naprawdę miał bardzo dużo statystyk, bo on tam farmił tego golda właśnie atakując innych ludzi. Także no, on miał tutaj przewagę z tymi statystykami, no ale okej, niech będzie na razie tak. Tutaj tego zająca za bardzo nie zrobimy. Dobra, 212 wbijemy po prostu z tornada, bo myślę, że to nie będzie dużym problemem w tym momencie, tylko że no właśnie musimy to zrobić. 173 tam było, okej, pokonany. No i teraz mamy garbatego ząbiego, który ma nam ten 212 level najprawdopodobniej da, tak mi się przynajmniej wydaje, tylko że no trzeba go pokonać. Zwiadowca znowu, no i zobaczcie, no już tak mamy dopchane to tornada, że nawet zwiadowcy są mocni. No i co? I teraz nie wiem, czy w niedzielę się znowu może nie przebiorę, tak mi się wydaje, może znowu jakieś tam najświeższe itemki sobie wezmę. Jeżeli broń nam nie będzie chciała polecić epicka, to może nawet jakąś zwykłą na jedną statę sobie weźmiemy. No i może w poniedziałek, we wtorek dla was znowu nagram odcinek, gdzie sobie znowu tych lochów powciśniemy. Na pewno nie będzie to tak ogromny progres jak tutaj na tym odcinku, ale mimo wszystko będzie na pewno duży. Tylko kurde, no padaj mi tu, garbaty zombie. Dobra, padł, udało się. I kogo teraz mamy z ciekawości? Tylko musimy sprzedać najpierw. Poczekajcie sekundkę. No i teraz mamy jakiegoś maga, ale dobra, już nie ma co go klikać. Okej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o to, o ten nasz progresik. Nie wiem, czy wam coś tutaj pokazywać. Tu nam poleciały... Aha, tu mi się w ogóle... O, znowu mnie tu ktoś atakuje. No nie wierzę. Co to za kolega? To chyba ten, co nie wydaje pieniędzy na tą grę. No ale okej, co tutaj ciekawego się wydarzyło? Tutaj mamy maga bardzo mocnego, prawie 230 poziom. Więc no magowie, kilka magów mocnych jest, nie możemy ukrywać. Ale poczekajcie, jak to tu wygląda? Belzebosik. Nie zapisał nam się chyba ten loch. Gdzie to jest? A nie, je... To jest to, dobra, to już się tu tyle wydarzyło, odkąd żeśmy pokonali ten Esteros, dosłownie chwilę temu, 3 minuty temu, dwie, tutaj patrzę na czas, jaki mamy i tak dalej, ale okej, nie wiem, czy wam jest sens tutaj coś pokazywać, bo możemy zobaczyć, poczekajcie, na czym my staliśmy, na biczowniku staliśmy najdłużej, więc mogę wam w sumie ten loszek pokazać, zobaczymy, jak tu nam poszło z tym biczownikiem. No Belzebosa pokonaliśmy w miarę szybko, to wam też w sumie mogę pokazać, ale zobaczymy. Tutaj mamy cyk, no i tutaj mamy cyk, więc bardzo, bardzo ładnie. No wiadomo, tutaj bazujemy na krytykach przede wszystkim. Zobaczmy jeszcze tego Belzebosa, to już jest naszą aktualną bronią. 1 600 000, 2,5 miliona. No i tutaj mamy 3 miliony. Tu jeszcze zwykły, no i ledwo, bo ledwo, na koniec 3 400 000 również pokonany. No i co, no tutaj jakichś, myślę, ciekawszych lochów nie będzie. No ja to pozapisywałem, ale to znowu pewnie poodznaczam, żeby wszystko było
na czyściutko, no bo nie będziemy tracić teraz 15 minut na oglądanie tego wszystkiego. Myślę, że jest git, może ja tutaj jeszcze delikatnie jakąś wieżę sobie kliknę, żeby jeszcze tutaj ewentualnie więcej golda mieć zawki, o ile, chociaż tu już widzimy, że ta wieża nawet za bardzo nam nie chce się ruszyć, powiedzmy, że niech będzie tyle, jakoś tam nie będziemy bardzo raszować i tak w sumie bardzo dużo zrobiłem, myślałem, że zrobię mniej, ale zobaczmy, jak wygląda topka. Topka w tym momencie wygląda w sposób następujący. Jacyś zwiadowcy 241 level, tu już Berek 251, co my tu jeszcze mamy? Poczekajcie, co my tu jeszcze mamy? Druid 244, tu jakiś zabójca 235, właśnie z magów mamy Warkiego 222, kogo my tu jeszcze mamy? Z wojowników widzę jakiś 228, więc też bardzo ładnie, tu jakiś 227 również bardzo ładnie, więc no tutaj jak na wojownika, no to tym bardziej strasznie ładnie pocisnęli. Aha, my tu mamy w ogóle jeszcze to licho piekielne, kurde, ciekawe ile na niego mamy procent, nie? Zapomniałem w ogóle, że nam się ten logo tworzył, tak szczerze. Ciekawe ile na niego by było procent, no ale tu już na pewno broń przynajmniej do wymiany, więc tak jak mówię, z tym może jeszcze się pobawimy w następnym tygodniu, jak wymienię jeszcze tutaj itemki właśnie w niedzielkę. Tylko tak, poczekajcie, więc bojownicy bardzo ładnie, zabójców widzieliśmy, no i magów. Tu jakiś 220, więc też super. Tutaj mamy jeszcze tego Warkiego, to wam pokazywałem. I kogo my tu jeszcze mamy z takich mocniejszych? Ten ziomeczek, tylko on jest gdzieś niżej w topce niestety. Poczekajcie, no tutaj jest Andromeda. Tutaj mamy, o, Zeda 183, też spoko, no ale był ten ziomek, on jest chyba w Crit Happens, wiecie, a w ogóle tu już mają runki, no, bo jak ktoś, tak jak mówię, jak już skipa ktoś ogarnął, właśnie, tu już można na punkty życia by było ogarnąć też itemki, więc no, dobrze by było w sumie mieć już te runy na właśnie ten weekend epicki, no ale my tutaj na razie się skupiamy na ulepszeniach, dlatego też tych run nie mam jakoś tam bardzo dużo, ale mówię, no już tutaj na pewno te runki również by nam pomogły, jeżeli byśmy sobie punkty życia dowalili w każdym itemku. Ale dobra, czekajcie, bo ja chciałem znaleźć tutaj tego maga, to on był chyba w Crit Happens. Dokładnie, Natsu Dragnil, bardzo, bardzo ładnie, chyba najwyższy w tym momencie mag na serwerze, 229 level, no bardzo wysoko, bardzo ładnie poleciał. No ale dobra, to by było na tyle, ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, bardzo długi odcinek, ale myślę, że było warto nagrywać. I co, na razie wygląda nasza postać w sposób następujący, także jest git, ja wam dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, już chyba powtarzam, ale no 50 minut nagrywać non stop, mówić sam do siebie, tak jakby, no do was, ale wiadomo, w tym momencie sam do siebie jest dość męczące, ale to by było na tyle, ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, mówię to już chyba drugi, trzeci raz, pamiętajcie koniecznie o tym kciuku w górę, o subskrypcji z dzwoneczkiem, no i wbijajcie na Discorda dla widzów przy piętym komentarzu i opisie, bo tam jestem bardzo aktywny i tam macie info, można powiedzieć, z pierwszej ręki o wszystkim, także jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie, za uwagę, trzymajcie się i cześć!